Mam tutaj zapisanych 6 różnych ułamków zwykłych. Zachęcam Cię do zatrzymania teraz tego filmu i zapisania ich jako ułamków dziesiętnych. W tym filmie mamy prostą sprawę, ponieważ w mianownikach mamy potęgę dziesiątki, czyli 10, 100 albo 1000. Będzie nam łatwo zamieniać ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Jak to zrobić? Zaraz się przekonasz. Zaczynamy. 34 dziesiąte. To jest inaczej 34 dzielone przez 10. Proste, prawda? Przypominam, gdy dzielimy przez 10, 100, 1000, czyli przez potęgę dziesiątki, to przesuwamy przecinek w lewą stronę o tyle miejsc, ile mamy zer w liczbie, przez którą dzielimy. Brzmi skomplikowanie, ale jest to bardzo proste. Zobacz, mamy liczbę 34, to jest inaczej 34,0, prawda? I teraz przesuwamy przecinek w lewą stronę, ponieważ liczba się zmniejsza, prawda? Czyli przesuwamy przecinek w lewą stronę o jedno miejsce, ponieważ tutaj mamy tylko jedno 0. Czyli wynik to będzie 3,4. Ma to sens. Jeśli masz 34 złote i chcesz podzielić równo na 10 osób, to każdy dostanie po 3,40, 3 złote 40 groszy, prawda? Idziemy dalej. 200. Robimy analogicznie, to jest 2 dzielone przez 100. 2 podzielić przez 100. Jak to zrobić? 2 to jest 2,0, prawda? I teraz przesuwamy przecinek w lewą stronę. O ile miejsc? O 2 miejsca. Tutaj mamy 2 zera, prawda? Czyli jedno miejsce w lewą stronę i drugie miejsce w lewą stronę. Czyli przecinek będzie znajdował się w tym miejscu. Ale czy mogą być takie puste miejsca w liczbie? Nie mogą, zatem trzeba dopisać tutaj zera. Zatem wynik to jest 0,02, czyli inaczej 200. Ma to sens, bo faktycznie tak czytamy ułamek zwykły, 200. Zachęcam Cię do zrobienia następnego przykładu. 0,7. Zatrzymaj ten film i spróbuj na kartce napisać, ile to będzie w ułamku dziesiętnym. Jak przedstawisz ten ułamek zwykły jako dziesiętny? W porządku. Mam nadzieję, że to zrobiłeś i się sprawdziłeś. To jest inaczej 7 podzielić przez 10. 7 to inaczej 7,0. Przesuwamy przecinek w lewą stronę o jedno miejsce, bo mamy tylko jedno 0. Czyli przecinek będzie teraz w tym miejscu. Tu muszę dopisać sobie 0. Czyli wynik to 0,7. Możesz również zapisać, że to jest 0,7. To taka sama liczba. To jest 0,7, to jest 0,7. To jest nadal ta sama liczba. Idziemy dalej. 1098 dzielone przez 100. 1098 dzielone przez 100. Ile to będzie? 1098 to inaczej 1098,0, prawda? Wiemy, gdzie jest ten przecinek, w tym miejscu i przesuwamy przecinek o, bardzo dobrze, 2 miejsca w lewą stronę. 1, 2. Czyli znajdzie się w tym miejscu. Zatem wynik to 10,98. Nie ma tu nic skomplikowanego, cały czas robimy tak samo. 0,53. To jest 53 dzielone przez 100. Potrafisz podać od razu wynik? Wyobraźmy sobie, że tu jest ten przecinek, już nie będę tego pisać i przesuwamy o 2 miejsca w lewą stronę. Czyli mamy przecinek 53. Co przed przecinkiem może być puste miejsce? No nie powinno, więc wpiszemy sobie tutaj 0. Czyli to jest 0,53. I ostatni przykład. 9967 dzielone przez 1000. Spróbujemy zrobić tak samo jak przed chwilą. Tutaj mamy przecinek i przesuwamy go o 3 miejsca w lewą stronę. Sprawdźmy, gdzie wyląduje. 1, 2, 3. W tym miejscu musi się znaleźć przecinek po pierwszej dziewiątce. 9,967. Czyli 9 i 967 tysięcznych.